Państwo, jesteśmy właśnie na miejscu budowy, przebudowy oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu pod oddziałem rehabilitacji. Jest to kolejny oddział przebudowany w ramach tej szerszej przebudowy szpitala w Turku. Jak Państwo wiecie, już został oddany do użytku oddział chirurgii ogólnej. Tutaj mamy prace trwające nad kolejnym oddziałem. Zresztą tutaj jest to wcześniejsze miejsce, gdzie właśnie oddział chirurgii funkcjonował. Powiat turecki zabezpieczył środki na przebudowę tego oddziału. Jest to kwota blisko 4,5 miliona złotych, które tutaj zostały przekazane dla tej inwestycji. Pierwszy etap będzie skończony w marcu prawdopodobnie. Natomiast całość tej przebudowy oddziału ortopedii zamierzamy zakończyć do miesiąca maja i w tym momencie będą mogły być prowadzone prace związane z wyposażeniem tego oddziału, jak również opanie dążyć. Tak powiedziałem wielokrotnie, powiat stawia na służbę zdrowia, przebudowujemy szpital, podnosimy standard dla pacjentów, wszystko w tym kierunku, żeby mieszkańcy naszego powiatu mogli korzystać dobrze wyposażonych obiektów infrastruktury zdrowia, jak również czuli się bezpiecznie na terenie naszego powiatu. Myślę, że pan dyrektor Grzegorz Giwaszek powie więcej o dalszych planach tutaj, które będą realizowane w ramach przebudowy szpitala, a które są również istotne, ponieważ w 2018 zamierzamy zakończyć pewien front robót i oddać do użytku określone jeszcze oddziały. Proszę Państwa, jak pan serca powiedział, do końca maja chcemy skończyć przebudowę, remont oddziału tego, na którym się znajduje, czyli ortopedii i traumatologii ruchu. Natomiast już w przełomie stycznia, lutego chcemy również ogłosić przetarg na remont oddziału wewnętrznego. Tam również starostwa przeznaczyło dużą kwotę pieniędzy na remont tego oddziału. Chcemy go też doprowadzić do poziomu, jakbyście Państwo mieli, na oddziale chirurgii, który tu będzie też kompatybilny z oddziałem ortopedii. Proszę Państwa, to nie jedyna inwestycja. Chcemy również, to też przy udziale starostwa powiatu, złożyć dokumentację na wykonanie dokumentacji związanej z oddziałem ginekologii, położnictwa i noworodków. Tam ten oddział również wymaga jak najbardziej remontu. Mając taką dokumentację, będziemy wiedzieli też, o jakich kosztach mówimy i też chcemy ten oddział dostosować do właściwych warunków. Już żeśmy podjęli taką decyzję, że chcemy na tym etapie, jeszcze w tym roku, wykonać dwie sale takie rodzinne, żeby poprawić komfort tych pacjentek, które rodzą na naszym powiecie. Chcemy, aby to były porody rodzinne, aby ci, którzy później spędzają czas z tymi partnerkami, ten czas wczesnego połogu był naprawdę komfortowy. Tutaj pan starosta wspomniał o finansowaniu szpitala. Chcę powiedzieć, że też żeśmy złożyli wniosek do zarządu powiatu o sfinansowanie i zakup dwóch łóżek porodowych, ponieważ te, które się obecnie znajdują na oddziale, no tak kolokwialnie są w taki sposób już zużyte. Chcemy, aby ten komfort pacjentek, które przybywają do naszego szpitala, też się poprawił, aby te pacjentki z naszego powiatu rodziły w naszym powiecie, a nie gdzie indziej. Dziękuję serdecznie.